Słuchajcie, a wiecie, że cały czas w BetClicku jest aktualna promocja? Możecie sobie zagrać pierwszy kupon, jeżeli nie wejdzie, wraca do Was kasa, możecie ją od razu wypłacić i nic nie musicie obracać. Zaraz powiem o tym nieco więcej. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy. Na sam początek, jak zawsze, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dzięki każdemu, kto tam na dole sobie kliknie, to jest ułamek sekundy, a bardzo pomaga i jest po prostu miłym gestem, także dzięki. Lecimy z konkursem, najpierw z promocją, konkursem i kuponami. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, możecie sobie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, czyli to co mówiłem, tracicie 7 zł, to jest podatek, ale te 5 dych możecie od razu wypłacić na konto bankowe, nie musicie grać dalej, nie musicie obracać. Fajna promocja dla nowych graczy, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Lecimy z konkursem, oczywiście tak jak zawsze 5 dyszek do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem, w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Polską. No i oczywiście Bośnią i Hercegowiną. Dodatkowo jak zawsze dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli taki standard. I przechodzimy do pierwszego kuponu. Mamy na dzisiaj dwa dubelki od Was. Dziękuję serdecznie za podsyłanie tych kuponów, bo naprawdę było ich sporo. Wybraliśmy dwa z fajną moim zdaniem argumentacją. No i od razu przechodzimy do konkretów. Najpierw kupon od Dariusza. Anderek 3,5 goli w meczu Włochów z Holandią i Norwegia powyżej 5,5 celnych strzałów. Lecimy z argumentacją, dlaczego tak, a nie inaczej i zaraz przejdziemy tutaj do omówienia stawki i oczywiście fajnej wygranej. Włochy, Holandia poniżej 3,5 goli. Obie drużyny ostatnio mają sporo problemów z tworzeniem klarownych sytuacji bramkowych, a dodatkowo wydaje się, że i jedni i drudzy nie chcą się zabijać za świetne wyniki w Lidze Narodów. Holendrzy dzisiaj raczej jeszcze bez Depaya, a nawet jeśli zagra, to ogólnie ich wyniki ostatnio mocno underowe. 4 ostatnie mecze to 4 andery 2,5 goli. No i jeśli chodzi o Włochów, na 5 ostatnich meczów 3 razy underowo, 2 razy grali z ogórkami i siłą rzeczy nabili sporo goli. Dla Dariusza tutaj maksymalnie dzisiaj 3 gole, ale jego zdaniem to i tak jest przesadzone. Dorzuca do tego 5,5 celnych strzałów Norwegów. Dlaczego? Ostatnie mecze Norwegów to 10-9-8 celnych strzałów. Dzisiaj grają z Irlandią Północną, która gra defensywny futbol i raczej daje przejmować inicjatywę przeciwnikowi. Odegaard kreuje świetną ofensywną grę i dzisiaj będący w fajnej dyspozycji Sørloth i Haaland powinni postrzelać na bramkę Irlandii. Tutaj Dariusz liczy na to, że Norwegowie się trochę pomęczą, a to na pewno pomoże nabić te minimum 6 celnych strzałów. I to naprawdę wygląda fajnie, powiem Wam szczerze, jak patrzyłem na ostatnie mecze Norwegów, wygląda to ciekawie. Tutaj stawka 490 zł, kurs ogólny 2,37, 1021 zł do wyjęcia. No mocny kupon, mocno trzymamy kciuki, żeby to się udało. I od razu przechodzimy do drugiego dubelka. Drugi dubelek jest, moi drodzy, od Jarka i mamy tutaj zwycięstwo Polaków. Bardzo dobrze. I Rożne w meczu Chorwacji z Francją i lecimy oczywiście z argumentacją. Polacy zagrali defensywny futbol z Włochami z racji na moc przeciwnika, ale dzisiaj już raczej będzie wyglądało to nieco inaczej. Zdaniem Jarka wyjdziemy innym, ofensywniejszym ustawieniem i też tych sytuacji bramkowych powinno być więcej. Liczy tutaj mocno na to, że któryś z naszych napastników będzie miał więcej piłek niż lewy z Włochami i minimum jedno podanie będzie zamienione na gola. O defensywę raczej Jarek się nie boi, bo może nie jest ona monolitem, ale z Włochami bronili dobrze. Bośnia nie powinna sprawić więcej problemów niż nasi poprzedni rywale. Sercem i portfelem w tym wypadku tutaj Jarek za Polakami, kurs 1,91 jego zdaniem. Po prostu warto sobie to wykorzystać i dorzuca rogale w meczu Chorwacji z Francją, bo Chorwacja to taka ekipa, która nabija rożne, ale również daje nabijać rożne swoim rywalom. 4 z ostatnich 5 meczów to spokojnie pokryty over 8,5 cornerów i nawet jeśli Francuzi czasem nabijają tych rogali mniej, to tutaj Chorwacja swoim stylem gry, zdaniem Jarka, pozwoli trójkolorowym nabić kilka rożnych. O standard Chorwacji jest spokojny, bo po prostu dużo grają skrzydłami i siłą rzeczy te rożne w ciągu meczu się pojawiają, nie wspominając tutaj oczywiście o skrzydłach Francuzów, a jak wiadomo, gra skrzydłami bardzo mocno przyczynia się do rzutów rożnych. Linia 8,5 pod kurs 1,66 wygląda dla niego bardzo fajnie i sobie do dubelka tutaj to pobiera. Kurs wyższy niż na poprzednim kuponie, bo 3,15, stawka niższa, ale cały czas to jest 250 zł, do wygrania 693. No i tak wyglądają cztery typy na dzisiaj. Moim zdaniem bardzo fajnie, ale pamiętajcie, że tutaj wszystko może się zesrać, brzydko mówiąc. Także na spokojnie sobie przemyślcie, czy warto to brać, czy lepiej olać, zagrać coś swojego, albo po prostu obserwować, jak to będzie wyglądało, jak to się potoczy i na spokojnie z chłodną głową. Słuchajcie, na sam koniec kończymy na dzisiaj, dwa kupony wystarczy. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, bo 5 dyszek trafi do kogoś z Was. Oczywiście słyszymy się niebawem i jeszcze raz trzymamy mocno kciuki za kupony. Dobrego dnia wygranych kuponów. Na razie.